Zacznę od tego, co zobaczyłam teraz na uwielbieniu. Zobaczyłam, że zostałam szczepiona Jezusa, który dał się ściąć jak wielkie drzewo dla nas. I zaczęłam sobie rosnąć jak drzewo, ale miałam na swoim pniu jakieś druty kolczaste, jakieś obręcze. I mimo tego, że On to już rozciął, ja to trzymałam na sobie i powykrzywiałam się. I życie oczywiście to oblało, drzewo to oblało, ale to było wrośnięte i potrzebowałam cudów, żeby to, te obręcze i te druty kolczaste ze mnie wyszły. A drugi obraz to jesteśmy ciałem Chrystusa i tak jak w ciele Jego krew płynie i dopływa do wszystkich członków. Ale można zacisnąć na przykład opaskę na ręce i ta ręka zdrętwieje, bo ta krew wtedy nie dopłynie. I czasami, jak nie wiem, źle śpicie, tak, zdrętwieje Wam ręka. I w momencie, kiedy ta krew zaczyna napływać, to jest bardzo bolesne. I ona oczywiście odżywi tą rękę, ale przejdziecie przez ból. I ja właśnie w ten sposób rozwijałam się w Bogu. Zawsze było zatrzymanie krwiobiegu i zawsze musiałam coś rozerwać. I był ból, tak? Był ból, jak wchodziło życie. Poznałam... Przepraszam, mam tak dużo rzeczy, potrzebuję mądrości, żeby wiedzieć, czym się podzielić. Urodziłam się 6 miesięcy po ślubie moich rodziców. Nie byłam wcześniakiem, byłam powodem ich związku. I czułam się dzieckiem niechcianym, szczególnie przez mojego tatę. Czułam, że muszę zasługiwać na jego uwagę. Mój tata był ateistą, był bardzo surowo wychowany, bez ojca. Był wojskowym, więc odmógł mu zajm. A moja mama z rodziny katolickiej, ale ukryła gdzieś to, w co być może gdzieś tam wierzyła albo myślała, że wierzy. Taka była moja rodzina. Nie było tam zbyt dużo relacji, czułości, rozmów. Na pewno nie padały tematy Boga. Mój tata kształcił mnie na przykład w teorii ewolucji i stawiał dużo wymagań. I był zawsze niezadowolony, odkąd pamiętam. Więc bardzo się starałam, żeby zasłużyć na jego akceptację i postanowiłam być najlepszą wersją siebie, więc zaczęłam dobrze się uczyć, nie podskakiwałam, chciałam po prostu być zawsze w porządku, ale zawsze się trafiało to, że a to nie umyłam wanny, a to nie wyrzuciłam śmieci i cały czas było oskarżenie. Życzyłam śmierci mojemu tacie. Mój tata miał liczne pasje, bardzo go podziwiałam. I wyjeżdżał do lasu, żeby fotografować zwierzęta. I ja zaczęłam marzyć o tym, żeby on nie wrócił z tego lasu. Wiecie, zaczęłam go obwiniać o wszystkie swoje kłopoty w relacjach z ludźmi. I z takim jakby nastawieniem i chęcią udowodnienia mu, że ja sobie dam radę, nie dostałam się na studia, więc poszłam do pracy i zaczęłam zarabiać na jego akceptację w inny sposób, tak? Zaczęłam włożyć na dom, zaczęłam być odpowiedzialna i tak dalej. To nadal nie działało, więc zaczęłam spełniać się w pracy, tak? W pracy poznałam swojego przyszłego męża. Nie szukałam w nim chłopaka, szukałam w nim taty. I on mi dał to bezpieczeństwo, żeby wreszcie być sobą. Znaczy, żeby wreszcie przestać nosić maski. Ale to była łuda, że ja przestałam nosić maski, bo tak naprawdę w pracy nosiłam maskę profesjonalnej, wśród kolegów nosiłam maskę zabawnej, w
domu po prostu nie byłam, nie miałam siły nosić maski, więc po prostu tylko przyjeżdżałam bardzo późno, bo do późna pracowaliśmy. Czasami to była 22. Przyjeżdżaliśmy taksówkami, siadaliśmy przed telewizorem, robiłam jakąś kolację, jedliśmy z jednej miski, nie chciało mi się zmywać, szliśmy spać oparci o siebie na kanapie i po prostu tak wyglądało nasze życie. Byliśmy obydwoje pracoholikami i w ogóle nie żyliśmy, tak? Jedynym przejawem, jak nam się wydawało wtedy życia, było imprezowanie w weekendy, więc w weekendy jakoś coś się działo, tak? Ale później już nawet na weekendy nie starczało nam czasu ani siły. I w pewnym momencie zaszłam w ciążę, chociaż przed ślubem mojemu mężowi powiedziałam, że absolutnie nie chcę z nim mieć dzieci. To był mój warunek, bo nie chciałam też ranić, tak jak zostałam zraniona. A bardzo szybko się przekonałam, że powielam w ogóle zachowanie mojego taty w stosunku do mojego męża. Manipulowałam nim, robiłam różne rzeczy, żeby w ogóle było po mojemu. I w pewnym momencie właśnie zaszłam w ciąży, a nie chciałam w ogóle mieć dziecka, tak? Bo dziecko stanowiło przeszkodę do robienia kariery, więc codziennie rano, ale to dosłownie codziennie rano, z płaczem budziłam się, spłakałam mojemu mężowi w mankiet, że ja nie chcę mieć tego dziecka, wypowiadałam te słowa, absolutnie w ogóle całą sobą nie chciałam mieć dziecka. Nie przyznałam się oczywiście w pracy, bo by mnie zdegradowali, więc ku mojej radości, uważajcie, po 7 tygodniach poroniłam. Doświadczyłam ulgi, ale doświadczyłam też pewnego rodzaju refleksji. Pomyślałam sobie w międzyczasie, że ja wiem, dlaczego ja nie chcę mieć tego dziecka, bo ja nie mam mu co dać. Ja nie mam życia. Nagle sobie zdałam sprawę, że ja nie mam życia. I rok później, oczywiście wpadliśmy z powrotem w robotę, rok później moją koleżankę wywieźli na sygnale z mojej pracy. I wtedy, nie zastanawiając się nad niczym, po prostu rzuciłam wszystko. I trafiliśmy w krąg ludzi, którzy próbowali nam mówić o Jezusie. Wcześniej próbowała mi o tym mówić, o Jezusie mówić moja koleżanka, która zostawiła mi Biblię, bo ja powiedziałam, ok, jak tak przynudzasz, to daj mi Biblię, na pewno zacznę ją czytać. I oczywiście z tą Biblią przeprowadziłam się do Sławka, i ona tak sobie stanęła. Ale w tej Biblii były napisane słowa na początku: każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. I to było zupełnie dla mnie niezrozumiałe, ale że Ewa, moja koleżanka, sobie to napisała, pomyślałam sobie, to musi być coś ważnego. I to mi nie dawało w ogóle spokoju. I w momencie, kiedy pojawili się ci ludzie i zaczęli nas namawiać, oni nie głosili nam Ewangelii absolutnie. Oni po prostu namawiali nas, żebyśmy przyszli do kościoła, albo na koncert, albo gdzieś tam, i w końcu daliśmy się namówić na ten koncert. Poszliśmy na koncert i to był koncert milenijny na początek 2000 roku, zamierzchłe czasy. I na tym koncercie tam było głoszone, nie wiem czy słowo, ale ktoś zaczął mówić o tym: zastanów się, skąd wynikają twoje nadzieje, na czym w ogóle się opierasz. I wiecie, tak mnie to poruszyło, mimo tego, że to nie było tak brzytwą między oczy, Ewangelia i tak dalej, że ja kupiłam sobie, jeszcze wtedy były kasety magnetofonowe, kupiłam sobie kasety z tym koncertem, z tym słowem i zaczęłam tego słuchać non stop. Także po prostu zdarłam te kasety i zaczęłam się zastanawiać w ogóle, na czym ja opieram swoje życie. W międzyczasie pojawili się ludzie, którzy zaprosili nas do biznesu, takiego robionego wspólnie jako małżeństwo, i tam zobaczyliśmy w ogóle, że ludzie żyją normalnie, czy czytają Biblię w ogóle. Spotkałam ludzi, którzy w ogóle rozmawiali o tym, co wyczytali w Bożym Słowie. I czytali też książki motywacyjne oparte w większości przypadków na biblijnych zasadach. I ja zaczęłam czytać te książki. Miałam wielkie
No w ogóle nie chciałam słuchać i czytać o Bogu, więc omijałam słowo Bóg, ale przyjmowałam prawdę. I w pewnym momencie też zaczęłam czytać tą Biblię i zaczęłam też chodzić do tego kościoła, który zorganizował ten koncert. I szczególnie lubiłam środy, bo w środy były świadectwa. Świadectwa ludzi, którzy dzielili się tym, jak poznali Jezusa. I zawsze na końcu było wezwanie i ten prowadzący mówił, kto jeszcze chce się przyznać do Jezusa. I ja wewnętrznie gdzieś zaczynałam czuć, że ja bym chciała, ale byłam tak sparaliżowana strachem, że w ogóle nawet słowo mi więzły w gardle. Po prostu czułam tutaj takiego bóla, tak? Nie byłam w stanie, zaczynałam się trząść. W ogóle nie byłam w stanie się przyznać do tego, że ja bym chciała. I w momencie, kiedy zaczęliśmy, zaprosiłam ludzi, takich starszych małżeństwo do nas do domu, którzy zainwestowali w nas 2 lata i prowadzili u nas tak zwaną grupę domową. Ona wyglądała tak, że czytaliśmy razem Boże Słowo, mój mąż w międzyczasie się nawracał, I razem z tymi ludźmi odkrywaliśmy w ogóle, kim jest Bóg, tak? Ja byłam zafascynowana w ogóle. Zaczęło to słowo do mnie mówić. Odgrzebałam tą Biblię swoją od koleżanki i w ogóle zaczęłam wszystkim mówić, że słuchajcie, ja myślałam, że to ludzie wymyślili w tych książkach, tak? Ale to w ogóle wszystko ma źródło w Bożym Słowie, nie? I pojechaliśmy... To, że czy oddałam życie Jezusowi, to nie było tak, jak wiecie, na 4 prawach duchowego życia. W ogóle, ja nie wiem, to się stało dla mnie niezauważalnie. Wiem, że po prostu na pierwsze wakacje od wielu, wielu lat pojechałam z moim mężem w jakieś odludne miejsce, nie z jakąś imprezową gromadą i tak dalej, tylko z Biblią. I w nocy miałam sen, że jestem w tłumie opresjonowanym, gdzie po prostu żądają przyznania się do Jezusa. I ja w tym tłumie myślę sobie, okej, ja znam Jezusa, ale powiem im, że nie znam, żeby ujść z życiem. I się obudziłam. I w tym pokoju było czarno po prostu, bo to było odludzie zupełne. Ja wiedziałam, że w tym pokoju jest coś, ktoś, to po prostu oskarża mnie, że zobacz, zdradziłaś Jezusa. Byłam przerażona, poprosiłam Sławka, żeby wstał, zapalił światło, otworzyłam Biblię, tam miałam mnóstwo zakładek, ale otworzyłam się na Ewangelii Mateusza, gdzie przeczytałam słowa, że każdy, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego się ja przyznam przed Ojcem, a kto by się mnie zaparł przed ludźmi, tego i ja się wyprzę przed Ojcem. Ja wiedziałam, że ja zdradziłam Go. Mimo tego, że formalnie nie powiedziałam nigdy słów, tak, ja należę do Ciebie, tak? I wiecie, ja wtedy powiedziałam tak, ja chcę być tylko i wyłącznie z Tobą. I ponieważ w tym kościele nigdy mi nie powiedzieli, że ja się narodziłam w tym momencie na nowo, że zostałam przeniesiona ze śmierci do życia, ja myślałam, że ja mogę to utracić, ponieważ cały czas ten głos, który mnie obudził wtedy w nocy, tak, on mi mówił, i tak się go wyprzesz. I tak się go wyprzesz. Po prostu się go wyprzesz. I wiele lat, jestem prawie 17 lat narodzona z Ducha. Wiele lat gnębiło mnie to, że ja i tak to wyprę i tak to utracę, cokolwiek bym nie robiła. Podjęłam decyzję o chrzcie. Wiecie, w ogóle pierwsze, co weszło do naszego życia, to życie, takie fizyczne życie. Ja nie wiedziałam, ja nie chciałam mieć wcześniej dzieci, tak? Przez 7 lat nie mieliśmy dzieci i zapragnęłam mieć dzieci. I poczęła się wtedy Maja. I ja będąc w ciąży, bardzo chciałam już być ochrzczona, więc się ochrzciłam.
myślałam, że od tamtej pory to ja będę w ogóle 10 centymetrów nad ziemią lewitować i w ogóle wszystko będzie piękne, nie? A tu nagle mój mąż stracił pracę na 2,5 roku. Z takiej euforii, zachłyśnięcia się Bogiem, w ogóle takiego rozmiłowania w Bożym Słowie i w ogóle nagle ja zauważyłam, że ten Bóg nie jest chyba nam wierny. Nie? A że On nie jest wierny. Wiecie, cały czas była mentalność coś za coś, tak? Cały czas był świat, tak? Cały czas ja nie wyszłam z pracoholizmu, tak? Wręcz przeciwnie, nawet zaangażowaliśmy się w Kościół na tych samych zasadach, tak? Umiałam pisać dobrze, to zaczęłam prowadzić gazetę. Kłóciliśmy się przy tej gazecie ze Sławkiem i w ogóle co z tego, że ja odbierałam rzeczy od Boga, spisywałam je, jakich w ogóle nie brałam do swojego życia, tylko czułam się jak Prometeusz, wiecie, i odbierałam sobie chwałę z tego. Straciłam wątek. I tak naprawdę dryfowaliśmy od akcji do akcji. Tak wtedy straciliśmy zaufanie do Boga, przestaliśmy w ogóle płacić dziesięcinę i trafiliśmy na taki weekend dla małżeństw. I on był po to, żeby umocnić małżeństwo, tak? Ale tak naprawdę my tam spotkaliśmy się z Bogiem. Wreszcie wyciszeni, nie w biegu między pracą a domem, kościołem, tą służbą, tak? Bo wszystko nas obciążało. Usiedliśmy sobie i w pewnym momencie dotarło do mnie, no dobrze, ale jeżeli tak ma być cały czas, że po prostu cały czas z ołówkiem mamy żyć, że mam wyprzedawać biżuterię po babci i tak dalej. Jeżeli tak ma być, to znaczy, że ja już nigdy mam nie chwalić Boga? I przyszło do mnie coś takiego, że bez względu na wszystko, ja mam Go, tak? Ja mam życie i mam być wdzięczna. I jak przyszła wdzięczność i wyrażenie tej wdzięczności, to słuchajcie, 2 tygodnie później Sławek miał pracę. Takie małe... Mój syn mówi, coś nie pykło, jak coś tam się nie wiecie. A tutaj coś pykło, nie? I właśnie coś pykło i to było takie, wiecie, zatrzymaliśmy życie, był ból, weszło życie, tak? I kolejna rzecz. Mój mąż wyjechał na Woodstock z klubem motocyklowym chrześcijańskim i wrócił odmieniony. I ja pomyślałam sobie, ja chcę tam być, bo ja chcę życia, nie? Już nie chcę spisywać tych kazań, chcę życia. I pojechałam na następny raz, znowu byłam w ciąży, już trzecim dzieckiem, pojechaliśmy na Woodstock. I to była konfrontacja, bo ja zobaczyłam, że jest w ogóle, że świat duchowy jest realny. I że ja nie mam co dać ludziom, bo ja nie dam im mojej teologii. Ja nie dam im moich spisanych snów, nie dam im. Ja mogę się tym podeprzeć, ale jak ja nie mam strumienia życia tu i teraz, to ja w ogóle nie mam co powiedzieć. Bajki mogę im opowiadać. I zobaczyłam, że jestem pusta. Wróciłam trochę pokonana z tego. Nie wyciągnęłam za bardzo wniosków. Zaczęłam czytać chrześcijańskie książki. Bo ja wiedziałam, że teraz chcę wyganiać demony i uzdrawiać. No więc czytałam dobre chrześcijańskie książki. Naprawdę dobre, tak? Nie szukałam już dawcy, ale szukałam darów. I robiłam z siebie głupka po prostu. Polatałam i nakładałam ręce, tak? Nakładałam ręce, nie mając... Oczywiście rzeczy się działy przez autorytet, ale w ogóle dopiero niedawno do mnie dotarło, że ja nie miałam w ogóle miłości do tych ludzi. Nie uwalniałam miłości do tych ludzi. Absolutnie. I w pewnym momencie znowu gdzieś tam się spotykałam z tym klubem chrześcijańskim motocyklowym. Mieliśmy uwielbienie i śpiewam: Jezu, kocham Cię, Ty zbawiłeś mnie. I ja mówię: zaraz, zaraz, Boże. Ja nawet nie wiem, czy ja Cię kocham.
W ogóle ja nie wiem, czy ty mnie kochasz. Ja w ogóle nie mam chyba relacji z tobą. I wtedy jeden z usługujących tam powiedział mi właśnie te słowa: szukaj dawcy, a nie darów. No więc, okej, rozluźniłam to, zaczęłam szukać dawcy, odrzuciłam wszystkie książki chrześcijańskie i w ogóle nawet odrzucało mnie od tego, tak? I wróciłam z powrotem do słowa. Ale wiecie co, ja nie miałam życia modlitewnego w ogóle zbudowanego. Ja myślałam, że przebywanie z Bogiem to jest przebywanie ze Słowem, tylko i wyłącznie. I pamiętam, jak zanim w ogóle zgorzknienie zamknęło naszą gazetę, wcześniej myślałam, że to Bóg, a to my się wypaliliśmy, po prostu bożyliśmy z ciała, tak? Ja pisałam recenzję takiej książki, którą przeczytałam, zbyt zajęty, by się nie modlić. Napisałam piękną recenzję, ale nadal się nie modliłam. Ja zaczęłam z powrotem przeżywać słowo, natomiast ja nie miałam zbudowanego życia modlitewnego. Ja myślałam, że tylko to słowo to jest obcowanie z Bogiem. I modliłam się oczywiście, tak jak no, każdy w moim otoczeniu, no to pomódlmy się, tak? No i się wtedy modliliśmy tak o coś tam. I jak na przykład słyszałam nauczanie usługujących, że jeżeli tam 80% twojej modlitwy to są prośby, no to w ogóle jesteś w złym miejscu, to wbijałam się w pychę, że a u mnie nie jest tak, że 80%, bo ja w ogóle nie proszę nic Boga, nie? Po prostu wszystko odwracałam jak kota ogonem. I wiecie, po tym czasie, kiedy karmiłam się tylko słowem, zaczęłam wtedy pościć, a jeszcze wcześniej przeżyłam wreszcie pokutę. Wiecie, bo od momentu nawrócenia, przez chyba 5 lat, ja w ogóle mi grzech nie przeszkadzał. Ja cały czas miałam mentalność tej pokrzywdzonej. I w pewnym momencie mój mąż składał taką książkę Zwyciężanie przez pokutę. I ja wzięłam oryginalną tą wcześniejsze wydanie i powiedziałam sobie: okej, to ja przeczytam. To napisał mesjański Żyd i tam bardzo mocno wszedł to, co to jest pokuta i tak dalej. I ja mówię, ja będę robiła to, co tam jest w tej książce. I przeżyłam po prostu 3 dni w grobie. Wiedziałam, że jestem oddzielona od Boga. Że w ogóle nie mam dla mnie nawet ratunku, tak? W ogóle byłam w tym momencie, w tym czasie, w takim stanie świadomości i wiedziałam, nie wiedziałam, ile to będzie trwało. Wtedy nie jadłam, po prostu płakałam tylko. Płakałam i chciałam jak najszybciej pójść spać, żeby w ogóle ten ból ustał. 3. dnia przyszło zmartwychwstanie. Po prostu fragment, który każdy z nas zna na pamięć. O tym, jak Bóg ukochał świat. Wszedł do mojego serca. I wiecie, gdzieś tam, mimo tego, że nie byłam znowu cały czas w tym nauczaniu, gdzieś tam zrodziła się pewność, że ja już tego nie stracę. Że w ogóle ja tego nie stracę. I po tym czasie zaczęłam regularnie pościć. I zaczęłam przeżywać rzeczy z Bogiem. Przeprowadziliśmy się do nowej jakby placówki tego kościoła, który byliśmy cały czas. I tam zaczęłam zauważać rzeczy nieboże. I znowu tak poczułam się jak ten Prometeusz, tak? Że teraz to ja wiem, co jest nieboże. Że tutaj ludzie są nieduchowi, nie ze wszystkimi mogę porozmawiać, bo to na Bogu, co jest grane, tak? Nie wszyscy są zachwyceni tym, co
odbierają od niego i wiecie, zaczęłam być po stronie oskarżyciela braci. Zaczęłam popadać w zgorzknienie i w pewnym momencie Duch Święty mi powiedział, to jest mój kościół. I albo będziesz budować razem ze mną, albo cię zgorzknienie po prostu zabiję. I wtedy dostałam propozycję, żeby się zająć dziećmi. I poszłam do... Właściwie zaczęłam taki kościół dziecięcy. Po pierwszych zajęciach byłam zdruzgotana, bo ja miałam mnóstwo teologicznej wiedzy, chciałam im przekazać, byłam przygotowana do wszystkie pomocy naukowe i w ogóle super rzeczy wymyśliłam, a te dzieci, każde mi po prostu przeszkadzały. One mi przeszkadzały. Wyszłam stamtąd załamana i powiedziałam, Boże, ja tak nie chcę. Upadłam na kolana i to był mój długi post, tak? Pierwszy długi post. Bo ja po prostu nie chciałam, ja chciałam, żeby było życie. Bo wiedziałam, jak życie wygląda. I w tym momencie Bóg mi dał po prostu całą wizję tego, co ja mam z tymi dziećmi robić. Najśmieszniejsze było to, że od 10 lat miałam wtedy prawo jazdy, ale ponieważ byłam trzymana w lęku, to nie jeździłam samochodem. Mój mąż wyjechał, nie miał mnie co zabić do kościoła z tymi wszystkimi gratami, które sobie tam przygotowałam i z dziećmi. Nie mogłam tego zawieść komunikacją miejską, więc musiałam wziąć swój przełom. Wiecie, dzieciaki się o mnie pomodliły. Wsiadłam do kierownicy i nie czułam lęku. I usłyszałam, doskonała miłość usuwa lęk. I zaczęłam rosnąć w kościele dziecięcym. Ale znowu to był wzrost od niedzieli do niedzieli. I w pewnym momencie, po 3 latach prowadzenia tej szkółki, w międzyczasie gdzieś tam w internecie natrafiłam na nauczanie Artura, bo prowadząc tą szkółkę dostawałam takie rzeczy, o których się nie mówiło w naszej społeczności, tak? I w ogóle trudno mi było w to uwierzyć. I w pewnym momencie natrafiłam na jego nauczanie, takie o małżeństwie. Byliśmy zaangażowani w służbę dla małżeństw, więc posłuchałam sobie. I ciach w tym nauczaniu, nie z gruszki, nie z pietruszki, właśnie o tym, co ja dostałam od Boga. I w ogóle poczułam taką silną więź duchową. Wiecie, że to jest właśnie w ogóle ten mój nurt, tak? Że to jest to. I zaczęłam świadomie szukać Artura, tak? Przeszłam sobie szkołę wiary, podstawy, fundamenty i tak dalej. I wszystko to było poukładane, ale nadal czegoś nie było. I ja już wiedziałam, sercem wiedziałam, że mamy w ogóle wyjść, że nie mogę być w tamtej społeczności. I w pewnym momencie mój mąż, ponieważ zaczęłam się modlić, żeby Sławek też tego doświadczył i usłyszał, że mamy wyjść. Usłyszał, że mamy wyjść. Co najśmieszniejsze, jeszcze nasz ówczesny pastor wygłosił kazanie, jak to Mojżesz, nie wiedząc dokąd wychodzi, do ziemi wrzucony. I wiecie, i my żeśmy weszli. Ja wiedziałam, dokąd bym chciała. Trafiliśmy tutaj. Jeszcze w wakacje dostaliśmy słowo z Pieśni nad Pieśniami, że zakończyła się zima. I w ogóle mam wyjść z rozpadłych skalnych, tak? I w ogóle strażnicy miasta tylko nas mogą pobić. Religia nas może tylko pobić. Oni nie dadzą nam odpowiedzi na to, gdzie jest Jezus, gdzie jest prawdziwe życie. I przyszliśmy tutaj i pierwsze, co zobaczyłam, ja zobaczyłam armię. Armię ludzi, którzy w ogóle są zanurzeni w życiu. I wiecie, co do mnie przyszło? Znowu oskarżenie. Ja nie wiem, czy oglądaliście 300, ale tam jest taka scena, gdzie do dowódcy tych 300 podchodzi taki zniekształcony człowiek, który ma pełną zbroję, tak? Ale jest zniekształcony. I ja zobaczyłam siebie jako takiego zniekształconego i bardzo się przestraszyłam, że zostanę zdemaskowana, wiecie?
I na początku nie chciałam wchodzić w relacje. Później coś się zaczęło zmieniać. Z każdym uwalnianym tutaj świadectwem, na przykład Beatka powiedziała coś zupełnie podobnego, co ja odczuwałam, tak? Później Sandra mówiła, żeby się nie porównywać z nikim. Ja się ciągle porównywałam, bo ja w ogóle, ja byłam cały czas, nie miałam, jakby, nie byłam w pozycji syna, tak? Później Julita mówiła o tym, jak szukała ojca. I zdałam sobie sprawę, że ja w ogóle nie znam ojca. Że ja w ogóle nie znam ojca. Że ja robiłam rzeczy przez wiarę. Teraz Artur ma takie nauczanie z łaski przez wiarę, ale gdzieś ta łaska mi odpadła. W ogóle ja przez wiarę. Ja tylko miałam tą zbroję, a byłam pokręcona w środku. I zaczęłam w ogóle, weszłam w taką duszewną analizę, tak? Zaczęłam w ogóle widzieć, że ja w ogóle nic nie mam. Że ja nic nie mam, nie mam nic pewnego. I miesiąc temu Artur poprosił mnie o podzielenie się świadectwem i ja powiedziałam, że nie. Bo ja nie miałam się czym dzielić. Ja nie miałam dalszego ciągu, wiecie? Ja nie miałam życia, nie miałam pewności. I znowu przeszłam przez taki czas drętwoty, a później jak rozluźniłam ten pasek, wiecie, przyszedł ból. I to naprawdę ogromny ból. Okazało się, że nie byłam w stanie, zachorowałam, tak? Nie byłam w stanie modlić się, przyjąć uzdrowienia, nie byłam w stanie w ogóle podnieść rąk do ojca, tak? Nie byłam w stanie nic zrobić. I w tym momencie zadzwonił Artur. Zaczęliśmy się licytować w pewnym momencie, kto co ma, a on powiedział, ty to wszystko masz. Ja mówię, nie, to ty masz. A on powiedział, a skąd ty wiesz, co się dzieje w mojej głowie? Takie krótkie słowo, nie? I nagle sobie zdałam sprawę z tego, ja wtedy bardzo intensywnie szukałam taty, tak? Czytałam non-stop 14, 15, 16 rozdział Ewangelii Jana, gdzie Jezus tłumaczy tym uczniom. Do tej pory nie prosiliście o nic w imieniu moim Ojca, ale teraz proście. Ojciec wam da, to nie ja będę prosił, to wy proście, tak? I w ogóle on tam tłumaczy, na czym polega w ogóle łaska, że cię z łaski, że w ogóle wszystko mamy, tak? I ja to czytałam, ja to wszystko znałam, tak? Ja to znałam na pamięć w ogóle i to do mnie nie docierało. W międzyczasie wypłakałam się i Ilka mówi, po prostu usiądź z tacią na kolanach. Mówię, jak ja mam usiąść na kolanach? W ogóle, jak ja mam usiąść na kolanach? Po telefonie Artura coś ze mnie opadło. Ja postanowiłam w ogóle się posłuchać go. Postanowiłam wszystko, co miałam, nie analizować, czy to jest prawda, czy nieprawda, tylko przyjąć to za prawdę. Po prostu. Wcześniej miałam jazdę pod tytułem ja nie wiem, czy ja się modlę na językach. I w ogóle myślałam sobie, gdybym wiedziała, że się modlę na językach, a nie bełkocze, to mogłabym budować swojego ducha. Ale że nie wiem, to nie będę tego robić, bo może zmierzam w drugim kierunku. I wiecie, przyjęłam, że ja to, co jest we mnie, jest prawdziwe. I po tym telefonie podniosłam ręce w górę i zaczęłam się modlić do taty. Modliłam się językami i płakałam ducha sierocego. I wiecie, ja mam ojca. Amen. Mam ojca. I to nie jest tak, że ja umiem z nim być. Ja się uczę z nim być. Zrozumiałam coś bardzo ważnego. Że tak jak Jezus kiedyś posyłał tych uczniów, po 72, tak, żeby uzdrawiali, robili różne rzeczy, tak, i oni wracali tacy podekscytowani. Tak wyglądało moje życie. Ja szłam na jakąś akcję, podekscytowana, że coś się stało, że w ogóle, a ja mówię, nie z tego się cieszcie, w ogóle się nie z tego cieszcie. Cieszcie się, że wasze imiona są zapisane w niebie, że macie ojca. I
Ja się teraz uczę przebywać z Ojcem i żyć z łaski przez wiarę. A nie tylko przez wiarę. Amen. 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 Amen.